Dzień dobry, ja za chwilę się przywitam normalnie z terenu. Ja przy realizacji tego materiału, z którego właśnie wróciłem, zdałem sobie sprawę, że w emocjach zapomniałem dobrze wystartować, powiedzieć, dlaczego się podjąłem tematu organizacji materiału właśnie na temat mikrowypraw. Ponieważ większa część mojego kanału to właśnie jest rezultat realizacji tej filozofii właśnie małych przygód, mikroprzygód, wypadów niedaleko, niedalekiego zasięgu albo większego zasięgu, jakkolwiek wymyślonego tak, żeby było maksymalnie prosto pod kątem finansowym, a nie organizacji, bo organizację można sobie właśnie bardzo skomplikować, a przez to uatrakcyjnić wyjazd. Więc ja się witam za chwilę normalnie, a właśnie no, wypadało zacząć od tego, skąd pomysł. Quantum physics and the time-space continuum. Cześć, dzień dobry, witajcie ponownie. Znowu w klimacie luźniejszej pogadanki. Pogadanki na temat mikrowypraw, mikroprzygód. Sam tutaj właśnie, jak się okazało, odbyłem taką planowaną mikroprzygodę pod kątem znalezienia sobie nowego miejsca, żeby trochę urozmaicić tło tych naszych pogadanek. No i generalnie chodziłem do skraju irytacji 30-40 minut w okolicach dookoła właśnie własnego domu, gdzie można by trochę ustronne miejsce z jakimś ładnym zielonym tłem znaleźć, więc przeszedłem przez jakieś krzaki, chaszcze i w ogóle, no ale znalazłem coś, co można uznać za jakiś tam przyzwoite, fajny obrazek w tle. Więc tak, przechodząc do tematu naszego zasadniczego, jak wspomniałem, znowu między przestrzeniami. Chciałbym, tak jak ostatnio zapowiedziałem, zrobić materiał właśnie o mikrowyprawach, mikroprzygodach. Tak jak w wypadku EDC, rzeczy nie wymagają nazwania, żeby istniały, jednak w wypadku właśnie mikrowypraw sama nazwa zawiera w sobie integralnie właśnie pewną filozofię sposobu spędzania wolnego czasu. I tak idąc od początku, powiem, jak mnie się spotkało z tym określeniem i w sumie uzmysłowiło to, czego od wolnego czasu jako tako oczekuję ja, czy my, ludzie, oczekujemy. I tak refleksja zaczęła mi się już jakiś czas temu, po tym jak odbyłem, jak do tej pory wydaje mi się, wyprawę, podróż swojego życia w Odyseję Bałkańską, piękny, fascynujący mikroświat, Chorwacja, Serbia, Bośnia, Hercegowina, Słowenia, to wszystko było Serbia, jeżeli nie wspomniałem. To jest mały, niesamowity mikroświat, który potrafi, jak zdaje się, będąc tam na miejscu, jest wrażenie, że oni funkcjonują w ogóle bez powiązania z resztą świata, że są samym światem dla siebie. To były piękne dwa tygodnie nie w samochodzie, to były 2 tygodnie w autobusie, na piechotę, z dużą ilością zaimprowizowanych i rzeczy i niewiadomych rzeczy, z którymi było trzeba się mierzyć na miejscu. I po 2 tygodniach wróciliśmy właśnie z tej naszej przygody. No i jakie zostało wrażenie? Wrażenie było niesamowite, ponieważ ja sobie zdałem sprawę, że to są urlopy, to jest czas wolny, który ja w ten sposób chcę spędzać. Chcę z perspektywy żaby, nie turysty, patrzeć, jak to żyje się gdzie indziej, jak wygląda właśnie świat. No i to była absolutna fascynacja, po prostu takim 2-tygodniowym właśnie wyjazdem, właśnie nie do końca właśnie przygotowanym tak turystycznie all inclusive. Ja tutaj, dlaczego ja patrzę tutaj na dół? Ponieważ ja mówię tekstem o tekście, chcę zrecenzować właśnie książkę Mikrowyprawy. Ja wiem, że jeżeli ja nie będę miał konspektu z jakimś tam planem, to będzie bardzo trudno mi utrzymać dyscyplinę właśnie tematu. Dlatego też właśnie tak sobie zerkam na dół, ale nie czytam, to są tylko punkty. No, huraganowo troszkę wieje. Po powrocie fascynacja tego rodzaju właśnie spędzeniem dwóch tygodni, ale też refleksja o tym, że zbieraliśmy na to przeszło rok, cały rok czekaliśmy na urlop i potem jak wróciłem, to sobie mam pomyśleć, że teraz co do następnego takiego wyjazdu mam znowu się przygotowywać przez kilkanaście miesięcy, czekać z utęsknieniem, a po środku zaciskanie pasa, żeby właśnie na to uzbierać i codzienne życie ma być szare, monotonne, tylko z tym jednym celem, że gdzieś tam
w odległym punkcie osi czasu będzie właśnie znowu ten tydzień, dwa właśnie takiego wyjścia poza swój świat. No, wydała mi się ta perspektywa bardzo depresyjna i tak sobie zacząłem powolutku myśleć, co mi właśnie z tego wyjazdu przyszło, co mi sprawiało frajdę, a co było tylko takim, jak ja tutaj to określiłem na swoim konspekcie, a co było wtórne, tak. Więc to, co mi się podobało, tak, albo inaczej, które rzeczy były wtórne. Jak się okazało, pojechaliśmy w egzotyczne regiony, ale tak naprawdę to wtórną rzeczą przykładowo była krótka wizyta w Dubrowniku w Chorwacji. Fabryce turystyki, wypoczynku, mieście zrobionym po prostu jako jeden wielki pomnik, arena, pawilon turystyczny, można powiedzieć. Oczywiście jak najbardziej bardzo bajkowy i widoki są niesamowite. Jednak gdzieś przebywając właśnie w tym mieście miałem wrażenie po prostu sztuczności i wiedziałem, bo wcześniej byliśmy przez tydzień, się przez te Bałkany przedzieraliśmy, że to nie jest wizytówka tego, jak ten region świata wygląda, że tak się nie żyje, jak właśnie w tym małym obszarze Dubrownika było widoczne. Dlatego kontrastem, który z kolei bardzo mi się spodobał, spokoił się trochę ten wiatr, może tak. W kontekście właśnie do turystycznego Dubrownika właśnie stanęło Sarajewo z kolei w Bośni i Hercegowinie. Jak się okazało, było to miasto, którym turysta jest gościem, w którym tak naprawdę nikt na nas za bardzo nie czeka. Było można zobaczyć właśnie jak poczuć tą tkankę właśnie tego bałkańskiego świata. Tak, więc tutaj kończę konspekt tym, w tej części właśnie, że okazało się właśnie, że nie mega turystycznie przygotowane miejsce, tylko właśnie normalne, duże miasto, które właśnie miało na sobie piętno tej historii bałkańskiej, niezamazane części właśnie po niedawnej wojnie i w ogóle właśnie, że no to jest rzecz, gdzie człowiek czuł, że jest w innym świecie, gdzieś indziej. Więc z rzeczy, które mi się podobało właśnie, no to podobało mi się planowanie, przemieszczanie przestrzeniami, gdzie toczyło się normalne życie, bardziej zwykła ulica, rozklekotany tramwaj, widok z dachu opuszczonego hotelu. To się okazało, że to są w sumie rzeczy, które mi świadomie robią. No i bardziej niż pomniki, muzea, starówki, zamki czy odnowione katedry. Była satysfakcja z rozwiązywania niecodziennych problemów, które się pojawiały w nie do końca właśnie zaplanowanej wycieczce. Jednym słowem podobało mi się opuszczenie świata, który znam, wyjście ze strefy komfortu. Teraz pojawiła się kwestia, jak to przenieść na codzienność, na to, żeby było można to zrobić kilkanaście razy w roku, utrzymując się w swojej rzeczywistości finansowej. Nie, i żeby to nie wpływało na to już no, ułożone życie, jakie człowiek ma, pewne obowiązki i właśnie zobowiązania, żeby się też nie zrujnować właśnie w naszej polskiej rzeczywistości. I co? Życie przyniosło odpowiedź. Odpowiedź stała na półce w księgarni w Pruszczu Gdańskim i nazywała się Mikro Wyprawy. To było akurat w tym momencie, gdzie właśnie ja szukałem, więc ja nie wiem, czy ta książka znalazła mnie, czy ja znalazłem ją. W każdym razie właśnie jak urządzić sobie właśnie mikro wyprawy w codziennym życiu, tak żeby się właśnie poczuć, że nie jest to wyjście na spacer, na łąkę, na molo, tylko dać sobie właśnie możliwość takiego przeżycia jakiegoś dreszczyku lekkiej niepewności, coś może nie wyjść, coś trzeba dobrze zaplanować. I tak, no żeby... Ja tak zastanawiam się, jak właśnie przeprowadzić taką recenzję książki. No, nie będę czytał rozdziałów, ani opowiadał, co w nich przeczytałem, bo po tym wszystkim teoretycznie nie będziecie mieli żadnej frajdy i fascynacji z tego, żeby to do tego sięgnąć. Dlatego też ja może zacznę tak, potraktuję spis treści jako konspekt tego, co mi ta książka dała. Więc we wstępie zatytułowany Przygoda jest w nas, do czego ja doszedłem właśnie czytając właśnie ten rozdział. No faktycznie do tego, jak jest napisane. Przygoda jest w nas. My musimy znać siebie.
wiedzieć, czego oczekujemy, wiedzieć, że chcemy właśnie sobie ten czas jakoś właśnie zorganizować, że po jednej stronie codziennego życia, pracy, odpoczynkiem nie jest położenie się plackiem i niepracowanie. To nie o to chodzi, więc właśnie no wstęp powoduje uświadomienie tego, że właśnie pewne rzeczy wychodzą właśnie od nas, a nie są nam dane. Że nie można też oczekiwać, że chcę przygody, idę gdzieś i szukam czegoś, co oferuje przygodę. No tutaj właśnie wchodzimy w firmy, organizacje, firmy turystyczne i one za pieniądze oferują właśnie przygodę. Dalej mamy co? Egzotyka na wyciągnięcie ręki, następny rozdział. Po przeczytaniu tego właśnie rozdziału faktycznie można dostrzec w swoim bezpośrednim otoczeniu, tym najbliższym, tam gdzie się żyje, mieszka, że tak naprawdę my żyjemy bardzo punktowo, tak właśnie jak na jednym z wcześniejszych kanałów wspomniałem, w takim kanionie. W kanionie punktu wyjściowym, droga do pracy, do sklepu. Przemieszczamy się tą drogą tyle razy w życiu, że ona w końcu zaczyna drążyć taki właśnie pokaźny wąwóz, kanion, w którym przestajemy po prostu po lewej i prawej stronie już po pewnym czasie w życiu dostrzegać ten prawdziwy świat znajdujący się pomiędzy. Więc jeżeli gdzieś nie wyszliśmy sobie na nogach, tylko przemieszczamy się właśnie samochodem z punktu A do B, to cała droga między tymi punktami jest dla nas właściwie taka terra incognita. Niech to nawet będzie zwykły dojazd z jednego miasteczka na drugi. Wystarczy się wybrać tam piechotą z plecakiem i ja już próbowałem tak zrobić, choćby przeszedłem się z Pruszcza do Tczewa, sobie strzeliłem 30 km. Spaceru, nie drogą główną, no i się okazało, że no idę terenem, którego nie znam. A to z takich bardziej lajtowych rzeczy, no to nie chodzi o to, żeby ten wyjść i chodzić teraz między miastami. Dlaczego powinno się ruszyć tę mikropoprawę? Po przeczytaniu tego rozdziału z kolei, no odpowiedź też jest taka, że czujemy taką potrzebę. Uświadamiamy sobie, że jest, chcemy wyjść z tego kanionu codzienności, żeby trzymać zdrowy dystans do rzeczy, które robimy codziennie. I to jest kwestia takiej samodyscypliny, samoorganizacji po prostu i zdawania sobie właśnie sprawy z tego, że świat to coś więcej niż powtarzanie przy 5 dni w tygodniu tych samych rzeczy i ewentualnie właśnie jakichś spacerów po molo w weekend. Dalej mamy coś takiego jak najpoważniejsze przeszkody, które utrudniają Ci wyruszenie na mikrowyprawę. No tak naprawdę z mojego punktu widzenia, mojej perspektywy, jedyną przeszkodą, która może nam to umożliwić, to są wymówki. Możemy sobie zrobić wymówkę po prostu, że jest wolne, więc ja po pracy nie będę nigdzie szedł. Należy mi się odpoczynek, zostaję przed telewizorem w fotelu z piwkiem w ręku. A przecież to nie o to chodzi. To piwo możemy wynieść też właśnie na zewnątrz. Na świeżym powietrzu gwarantuję Wam, że smakuje lepiej. Więc przy najpoważniejszych przeszkodach to po prostu, jeżeli idzie o mnie, to no faktycznie po prostu zrobienie sobie samemu wymówki i tyle. No, nie mam tu nic więcej do dodania. Oczywiście to jest taka nietypowa właśnie recenzja tego, co ja mam do powiedzenia jako konkluzja i ukierunkowanie myśli po właśnie przeczytaniu tego rozdziału. Ja nie celowo nie piszę, o co o tym autor powiedział, ponieważ od tego jest książka, żebyście ją przeczytali i sami byli zaskoczeni, sobie to rozkminili. Dalszym rozdziałem mamy mikrosprzęt. No to jest temat oddzielny. To chodzi o plecaki, pakowanie się, co się przydaje, co się nie przydaje, na co wydawać pieniądze, co można zastąpić tym, co już mamy, bez pakowania właśnie funduszy. Więc to w sumie mikrosprzęty to jest oddzielny pomysł na oddzielny odcinek. Następnie autor tutaj podaje nam przykłady swoich mikrowypraw o całym wachlarzu przekroju tematyki. Po Krakowie, w okolicach Wrocławia, Katowic, Łodzi, tu są kolejne miasta, Poznań, Warszawa, mamy też tutaj moje okolice Trójmiasta. Bardzo fajny jest rozdział następujący po nich. Pytanie, dlaczego nie potrafimy odpoczywać? Przerwa techniczna, co by mi się znowu klip wideo nie urwał. Więc pytanie, dlaczego nie potrafimy wypoczywać? To pytanie, podejrzewam, że dla nas jako Polaków w XXI wieku jest nowe, ale się pojawia. My faktycznie przez zorganizację pracy, która wygląda dzisiaj inaczej niż 20-30 lat temu,
żyjemy ekonomicznie, staramy się żyć efektywnie, żyć wydajnie. I niestety wydaje mi się, że problemem właśnie tej postawy, o ile jak najbardziej wskazanej w życiu zawodowym, jest to, że żyjąc tyle godzin, przebywając w środowisku pracy, zaczynamy powolutku przejmować ten schemat myślenia, wychodząc z pracy, przychodząc do domu. Wypoczynek zaczynamy traktować również zadaniowo. No tyle się napracowaliśmy, że teraz wypadałoby super odpowiednio w drugą stronę odpocząć. Więc jeżeli nie wybierzemy przykładowo właśnie leżenia na kanapie, no to coś organizujemy, no to mamy punkty do zrobienia, my musimy odpocząć, że jesteśmy krótko, jeden raz w ciągu roku na dłuższym urlopie. To musi się udać, my musimy wrócić wypoczęci. Wypoczynek staje się zadaniem. Wydaje mi się, że przede wszystkim właśnie ta pętla właśnie efektywności, wydajności może być właśnie problemem do dzisiaj, do wypoczynku. My jako społeczeństwo polskie właśnie w takim świecie kapitalistycznym, wydajnościowym. No, wywieje się. Dobra, najwyżej będę głośniej mówił, co tam. Więc dla nas jest to nowe, my jesteśmy, technika wydaje mi się i organizacja życia nowoczesnego człowieka w naszych czasach, bo ja nie powiem, że to jest nowoczesne, takie ganianie za ten królikiem, że to jest właśnie nieumiejętność jeszcze poradzenia sobie naszej psychiki, naszej zorganizowania naszej osobowości, żeby w tym świecie działać. To wygląda, jakby zaraz trąba powietrzna miała przyjść. W związku z tym właśnie wydaje mi się, że jak już wspomniałem, wydaje mi się, że ze 100 razy 383, troszkę się zgubiłem. Organizacja sobie właśnie odpoczynku tak zadaniowo, tak naprawdę to wtedy relaks staje się obowiązkiem. Autor sobie tutaj zadaje pytanie, czy można w ten sposób odpocząć. No i tak, jak nie mamy lepszego pomysłu i jesteśmy na początku tej drogi organizowania sobie właśnie tego czasu wolnego w sposób właśnie nas relaksujący i ładujący, no to możemy w ten sposób odpocząć punktowo na początku, no bo przynajmniej będziemy mieli jakiś plan działania. Być może z czasem wykreujemy siebie, sobie to, co nas interesuje i będziemy umieli świadomie sobie po prostu ten czas organizować już bez tego poczucia obowiązku, zadaniowości. Co się dzieje, jeżeli traktujemy czas wolny jako obowiązek? No zaczynamy życie traktować jak obowiązek, staje się tylko listą obowiązków do wykreślenia. No jest to, myślę, bardzo głębokie zdanie, warte refleksji. Bardzo fajny cytat. Jako dorośli straciliśmy umiejętność zatracania się w życiu i myślimy o nim w kategoriach praca albo leżenie plackiem. Musimy na nowo zdefiniować czas wolny. No, wydaje mi się, że to jak najbardziej musimy na nowo zdefiniować, ponieważ ja sam po sobie widzę rzeczy, które wydawało mi się, albo inaczej mechanicznie powtarzałem przez lata, naście lat temu, to teraz ten mój czas wolny wygląda zupełnie inaczej, daje zupełnie inne efekty, czuję, że pozytywne, dlatego też właśnie odcinek o tych mikrowyprawach, jak to sobie wszystko zorganizować. No i co? Książka ma 442 strony, więc jest warta swojej ceny. Tutaj jest wyceniona przez wydawcę na 35 zł. To wydaje mi się, jak za pomysł, który jest oferuje jako zalążek, iskrę podejścia do wolnego czasu. Nie są to pieniądze stracone. To jest jak najbardziej coś, co warto polecić wszystkim osobom, które właśnie zastanawiają się, jakby właśnie ten czas wolny po pracy chciały traktować w sposób jakiś świadomy, zrobione indywidualnie pod siebie. No, jakby się okazało, całe życie myślałem, że lubię wystawny sposób odpoczywania, hotele, takie rzeczy. Nie, widziałem, że w ten sposób się odpoczywa, więc to powtarzałem. Okazało się, że, jak już wspomniałem, robią mi rozklekotane tramwaje w obcym mieście, spacer ulicami nieturystycznymi, tylko tam, gdzie się żyje, tak naprawdę toczy się zwykłe życie. I właśnie widoki z budynków, które nie są wieżami widokowymi, zbudowanymi specjalnie na tą potrzebę. Więc gorąco polecam właśnie książkę Mikrowyprawy. Naprawdę potrafi otworzyć umysł na nowe rzeczy. Więc dziękuję Wam. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Również kliknięcia dzwonka obok, bo widzę, że mam bardzo dużo widzów.
a po opublikowaniu filmu nie odwiedzają go od razu, tylko chyba trafiają później przez przypadek. To może być związane z tym właśnie, że bez subskrypcja, bez kliknięcia tego dzwoneczka nie wyświetla później, nie alarmuje, że jest nowy materiał. Ja sam właśnie miałem bardzo ten, się okazało, że sam subskrybowałem bardzo wiele kanałów, zapomniałem tego dzwonka kliknąć i właśnie przeleciało mi dużo materiałów. No później frajda, jak to sobie o tym przypomniałem, że mam po prostu fajną playlistę do zobaczenia. Dobra, robaki się zorientowały, że ja tutaj jestem. Zaczęła się inwazja, w związku z tym to jest tym bardziej sygnał o tym, że można kończyć. I się do Was właśnie tym sposobem znowu odezwać. To dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.